Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale YouTube'owym Project Safety. No niestety w czasach koronawirusa, w czasie epidemii, niestety ona dalej nam tutaj trwa i ma się dobrze. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale dobrze. No mam nadzieję, że już się skończy, bo nas w końcu ta epidemia wykończy. Wykończy naszą cierpliwość. Wykończyła już nasz kongres Safe Place 2020. Mam nadzieję, że uda nam się go przeprowadzić na wiosnę. No ale cóż, nie będziemy stwarzali dodatkowego zagrożenia dla nas, dla Was wszystkich. Staramy się być odpowiedzialni, bezpieczeństwo to są właśnie te sprawy, na którym nam zależy, więc kongresu nie będziemy przeprowadzać w czasie epidemii. Chciałbym dzisiaj Was natomiast zaprosić do przedyskutowania, do porozmawiania o tematach wniosków, rekomendacji czy spostrzeżeń po tym, co się zmieniło po 11 września 2001 roku, jak zmieniło się środowisko bezpieczeństwa. Ja przygotowałem swoich no około 10 takich wniosków, spostrzeżeń, natomiast zależy mi na tym, abyście Wy wpisali pod tym filmem swoje. Odnieśli się być może do tego, co ja powiedziałem, ale każdy z Was ma swoje kapitalne wnioski, swoje spostrzeżenia. Wpiszcie je. Budujmy razem tutaj taką platformę wiedzy o bezpieczeństwie. Wysłuchajcie moich propozycji, wpiszcie swoje, przedyskutujemy to tam właśnie na tej platformie. Czyli zaczynamy. 11 września 2001 roku każdy z nas pamięta ten dzień. To jest też fenomen, że 19 lat temu to się wydarzyło, ale dzięki albo przez ten zamach każdy z nas pamięta, co robił wtedy, kiedy dowiedział się o zamachu. Ja wówczas pełniłem służbę w kawalerii powietrznej, miałem wtedy w ten dzień służbę oficera dyżurnego w batalionie w kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pamiętam, jak pułkownik Patalong, wtedy dowódca naszego batalionu, wbiegł do swojej kancelarii, krzyczał gdzieś tam po drodze: Stelmach, rób odprawę dowódców. Sam też na tą odprawę poszedłem. Teraz z perspektywy, jak patrzę na te decyzje, które tam wtedy padały, jak zachowywaliśmy się, że żołnierze na zewnątrz jednostki wzmacniali swoją ochronę jednostki, jak jednostki przeciwlotnicze wystawiane były na plac apelowy, niekoniecznie z amunicją, bo jej nie było. No ale takie były czasy, taka była też gotowość alarmowa w tym czasie. No ale cóż, ja ten dzień pamiętam, myślę, że każdy z Was też ten dzień pamięta, najkrwawszy zamach terrorystyczny na świecie, w historii naszego świata i myślę, że warto o tym zdarzeniu porozmawiać teraz z perspektywy przy rocznicy 19 tegoż zamachu. Zatem te moje 10 wniosków, te moje 10 przemyśleń. Po pierwsze uważam, i nie jest to oczywiście odkrywcze, że był to zamach, było to zdarzenie, które zmieniło historię świata. Terroryzm wzbił się na wymiar ponadwymiarowy. Być może to bez sensu jest powiedziane, ta konstrukcja się nie składa, ale nikt z nas przed 2001 rokiem nie wyobrażał sobie, że zamach terrorystyczny może osiągnąć taki wymiar. Nikt nie wyobrażał sobie, kto szedł do pracy w wieżach WTC, że wyląduje mu samolot przy biurku. To było coś nieprawdopodobnego. Z jednej strony, z drugiej strony to był niesamowity majstersztyk w wykonaniu terrorystów. O tym za chwilę też powiem. Zamach terrorystyczny najkrwawszy, ale i też kwintesencja terroryzmu. Pamiętajcie i pamiętajmy, terroryzm to jest zjawisko, to jest forma przemocy politycznej. Zamach terrorystyczny to jest niejako narzędzie osiągania celów przez terrorystów. I w tym przypadku ten zamach był tym niesamowicie skutecznym narzędziem. To jest też kwintesencja konfliktu asymetrycznego. To pokazuje, jak nawet bardzo słaby przeciwnik w konfrontacji z tak silnym przeciwnikiem jak Stany Zjednoczone jest w stanie wygrać, bo tą bitwę Al-Kaida wygrała i nie bójmy się tego powiedzieć, tak po prostu się stało. Możemy z perspektywy czasu oceniać, jak to się przełożyło później na historię i losy Al-Kaidy czy Osamy Bin Ladena, ale bez wątpienia ta bitwa została przez terrorystów wygrana. Drugi wniosek, drugi fakt to to, że to, co już powiedziałem na początku, to to, że zamach był niewątpliwie majstersztykiem taktycznym i z perspektywy zdarzenia, ataku, pojedynczego ataku czy kilku sekwencyjnych zamachów, można powiedzieć, że przyniósł efekty strategiczne. Efekty strategiczne, ponieważ skutki pośrednie tego zamachu okazały się niewyobrażalne. Dwie wojny z terroryzmem, zmiana porządku prawnego w większości państw, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki psychologiczne, niesamowite skutki jednego działania, abstrahując od 3000 ofiar bezpośrednich
tego zamachu i zniszczonych obiektów, strat materialnych, etc. To są oczywiście ważne sprawy, ważne rzeczy, natomiast to jest, mówiąc kolokwialnie, nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się później. Pamiętajmy też, że 6 Polaków zginęło w tym zamachu, dlatego też warto mówić o terroryzmie jako o zjawisku, które dotyka nas również w Polsce, pomimo tego, że z takim prawdziwym terroryzmem międzynarodowym w Polsce na szczęście się nie spotykamy. Także majstersztyk taktyczny. Po trzecie, niestety, ze względu na to, że ten zamach okazał się sukcesem taktycznym Al-Kaidy, rozzuchwalił on kolejnych zamachowców. Po 2001 roku mamy rozkwit działań terrorystycznych, pewnie przyczyniły się do tego właśnie te wojny z terroryzmem, ale mamy Madryt, Londyn, szereg, kilkadziesiąt potężnych, dużych zamachów w Paryżu, w Nicei, które naprawdę zmieniały na bieżąco naszą rzeczywistość. Jeżeli nawet sobie popatrzymy na to, co się wydarzyło po 2001 roku w kontekście porządku prawnego na świecie, to w Europie zaczęto zmieniać porządek prawny w kontekście nawet procedury Renegade. Pamiętacie, wyobrażacie sobie, że wtedy wprowadzono procedurę również w Polsce, taką, która zezwalała dowódcy operacyjnemu na zestrzelenie statku powietrznego w powietrzu, czyli samolotu pasażerskiego, na pokładzie którego zajmują się terroryści, dla ratowania potencjalnego celu obiektu na ziemi. Czyli 300 osób na pokładzie samolotu, dowódca operacyjny podejmuje decyzję o jego zestrzeleniu dla ratowania 3000 w centrum handlowym Magnolia we Wrocławiu. Oczywiście też możemy poddać pod dyskusję tego, czy to dobrze, czy to źle. Ja mam swoją prywatną opinię i swoje prywatne argumenty. Jak chcecie, to napiszcie, jakie jest wasze zdanie pod spodem. Ja wam przedstawię swoje. Ja uważam, że to źle, że taka procedura została wprowadzona. Na szczęście została uznana za niezgodną z konstytucją i wycofana z polskiego porządku prawnego. Ale do tego to doszło. Do tego doszło, że byliśmy w stanie zgodnie z prawem zabić 300 osób na pokładzie samolotu w imię polskiego porządku prawnego. Czemu? O tym możemy sobie podyskutować w oddzielnym materiale, ale temat jest niesamowicie ciekawy. Czwarty element. Zamach ten terrorystyczny zmienił systemy antyterrorystyczne i kolejne zamachy zmienił system antyterrorystyczny, systemy bezpieczeństwa w większości państw Europy i na świecie. Możemy powiedzieć, że dzięki albo przez zamach terrorystyczny w 2001 roku nasz system antyterrorystyczny bardzo się poprawił. Poprzez kolejne lata budowaliśmy te elementy systemu antyterrorystycznego. Teraz, gdy weszła w życie ustawa o działaniach antyterrorystycznych, możemy powiedzieć, że kropka na D została postawiona. Oczywiście są elementy brakujące, są rzeczy, które trzeba doskonalić, natomiast te najważniejsze rzeczy, ten kształt został już uformowany. Po piąte, to co jest też warte podkreślenia, ten zamach na WTC był zamachem skierowanym na cele miękkie. Symboliczne, ale miękkie. I to też pokazuje trochę lekcję, jaką my musimy odrobić tutaj u nas w Europie i w Polsce. Ponieważ my skupiamy się na ochronie infrastruktury krytycznej, na ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. My wprowadziliśmy kategorię różnych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnej ochronie. Tam mamy szereg elementów, które trzeba spełnić takim obiektem zarządzając. Natomiast robimy niewiele w kontekście obiektów miękkich, wielkopowierzchniowych, wysokościowych, gdzie przebywa kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy osób. W tych dwóch wieżach WTC przebywało 50 tysięcy osób. Kapitalny cel zamachu. I takie obiekty, nie na 50, ale podobne obiekty na kilkanaście tysięcy w Polsce mamy. I co? I te obiekty nie posiadają często żadnych planów ochrony, bo nie muszą. Muszą posiadać tylko tematy związane z ochroną przeciwpożarową. Czy dobrze? W mojej ocenie źle. Ja nie spodziewam się zamachu z 11 września w Polsce, ale możliwe są zamachy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, narzędzi typu masowy zabójca. To należy brać pod uwagę i takie lekcje należy odrabiać. W kontekście tego, co wydarzyło się w dwóch wieżach WTC 11 września, zaraz po uderzeniu statków powietrznych w te wieże, należy z tego wyciągnąć wniosek, jak ważne jest ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja. Szczególnie z budynków wysokościowych, z budynków wielkopowierzchniowych. I znowu postawimy sobie wielki znak zapytania, jak to u nas w tej chwili jest z ostrzeganiem, alarmowaniem i ewakuacją w obiektach. Średnio. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to ujednolicone prawem w Polsce. I tu kolejne wyzwanie dla całego systemu bezpieczeństwa. Zróbmy coś wreszcie, by się zastanowić nad tym, co w przypadku podobnych zdarzeń, gdy będzie wyłączone jakieś środkowe piętro w budynku wysokościowym. Jak ewakuować i czy nasz obiekt jest przygotowany na ewakuację osób z pięter znajdujących się powyżej. W
W przypadku zamachu na WTC ludzie po uderzeniu w pierwszą i drugą wieżę mieli w jednym przypadku 1,5 godziny, w drugim godzinę 15 minut na opuszczenie obiektu. To jest dużo czasu. Można zrobić bardzo wiele w tym czasie. Jeżeli jest dobry system ostrzegania, alarmowania, ewakuacji, można uratować wiele istnień, wiele żyć. Ale trzeba ten system na etapie przygotowania zbudować. Kolejny element, siódmy punkt. Ten zamach na WTC pokazał, jak ważne jest zaangażowanie służb ratowniczych, ratowników medycznych, straży pożarnej. I znowu popatrzmy na nasze polskie podwórko. Ktoś może powiedzieć, a system antyterrorystyczny, działania antyterrorystyczne to głównie policja, kontrterroryści, patrz na mnie, w czarnych ubrankach biegają i zatrzymują terrorystów. Tak, ale należy zwrócić uwagę, jaką ogromną rolę spełniają tutaj strażacy pożarni, ratownicy medyczni. Zdarzenie w Paryżu, kolejne zdarzenie, które pokazuje wiele, pokazało, jak ważny jest ten system ratownictwa i pożarniczego, i medycznego. Pierwszymi na miejscach zdarzenia bardzo często byli strażacy. W związku z tym my u nas w Polsce powinniśmy też przewidywać i angażować do ćwiczeń, do różnego rodzaju działań w zakresie reagowania naszych strażaków i krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Oczywiście takie zdarzenie masowe jak tam WTC to jest wyzwanie dla każdego państwa. Można powiedzieć i oceniać, krytykować, czy Stany Zjednoczone sobie to poradziły, czy nie. Nikt sobie by nie poradził z takim zdarzeniem masowym i akcja ratownicza trwa kilkadziesiąt dni. Jasne. Natomiast pytanie, czy my tego typu scenariusze bierzemy pod uwagę i czy jesteśmy przygotowani, by nasz system, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, czy nasze ratownictwo medyczne w tak dużych zdarzeniach masowych dało radę z naszymi SOR-ami, z jednostkami ratownictwa medycznego, z liczbą funkcjonariuszy, z liczbą strażaków na miejscu zdarzenia. Ósmy punkt, kolejny element, który mocno uwypuklił potrzebę powszechnego reagowania, to udział społeczeństwa w reagowaniu. Nawet teraz na przykładzie COVID-19 możemy powiedzieć, że element społeczny jest niesamowicie ważny. W tym kwietniu, w maju, jak mocno potrzebowaliśmy pomocy, nawet wolontariuszy, po to, żeby przynosić starszym osobom zakupy do domów. Tak samo tam, w czasie odgruzowywania, w czasie po zamachu, jak mocno ten element społeczny się uwypuklił. Dlatego też pytanie, jak silna i czy w ogóle możemy mówić o systemie obrony cywilnej w Polsce? Czy faktycznie przy tego typu zdarzeniach symultanicznych, sekwencyjnych w Polsce moglibyśmy ich wykorzystać? Tu też kolejny znak zapytania, co należy zrobić i jak to ewentualnie poprawić. Dziewiąty punkt. Kolejne wyzwanie przy tego typu zdarzeniach, powszechna pomoc psychologiczna. Terroryzm ma to do siebie i zamachy terrorystyczne mają to do siebie, że pozostawiają ogromne spustoszenie psychologiczne. Dlatego potrzebne są systemowe rozwiązania w zakresie pomocy psychologicznej przy zdarzeniach masowych. Żeby to nie było tak, że to psycholog policyjny czy psycholog z jakiejś jednostki ratowniczo-gaśniczej będzie udzielał pomocy psychologicznej ofiarom. Ci psycholodzy mają służyć pomocą funkcjonariuszom. Tutaj powinien zadziałać jakieś rozwiązanie systemowe, dziesiątki czy setki psychologów przygotowanych pod odpowiednim sygnale do współdziałania z takim systemem reagowania. Dziesiąty, ostatni element, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, to zdarzenie, które miało miejsce już nie na WTC, nie na Pentagonie, a lot 93, czyli lot United Airlines i bohaterska postawa pasażerów w czasie tego lotu 2001 roku. Nie dopuścili do tego, że statek powietrzny uderzył w Kapitol czy w Biały Dom. Doprowadzili do tego, że niestety rozbili się gdzieś tam nad Pensylwanią, uderzyli. Natomiast to, co to pokazuje? Pokazuje, jak mocno ważny jest każdy w systemie bezpieczeństwa. Każdy jest zasobem systemu antyterrorystycznego i tego typu bohaterskie działanie. Oczywiście stali się bohaterami ostatniej akcji, ale to bohaterskie działanie uratowało wiele, wiele istnień ludzkich. Słuchajcie, podsumowując, te 10 wniosków to są moje jakieś tam spostrzeżenia w tą 19. rocznicę tej najkrwawszej tragedii terrorystycznej na świecie. Chciałbym poznać Wasze wnioski. Chciałbym, żebyście odnieśli się też do tego, co ja tutaj zauważyłem. Podkreślam, że to moje
te moje przemyślenia, te moje wnioski nie mają na celu krytykowania polskiego systemu antyterrorystycznego, bo uważam, że w ostatnich latach jak nigdy wcześniej i nigdy dotąd tak wiele zrobiono na rzecz budowania tego systemu. Mamy kapitalne tematy związane z wprowadzoną ustawą o działaniach antyterrorystycznych, możliwość na przykład zwiększonej skuteczności działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy wreszcie rozstrzygnięty spór kompetencyjny, kto dowodzi na miejscu zdarzenia terrorystycznego. Przez wiele lat, gdy służyłem w żandarmerii, spotykaliśmy się na ćwiczeniach i zawsze było pytanie, kto dowodzi, a na jakiej podstawie? Ten, kto ma najwięcej środków łączności, najwięcej anten, ten dowodzi. No właśnie nie. To powinno być rozstrzygnięte w ustawie i jest. Mamy wreszcie wprowadzone specjalne użycie broni, czyli wreszcie strzelec wyborowy może zastrzelić sprawcę. Szkoda tylko, że terrorystycznego, a nie może zastrzelić sprawcy niepoczytalnego, że ustawa o działaniach antyterrorystycznych to trochę nam zawęża, czyli tak naprawdę kolokwialnie mówiąc lepiej być zakładnikiem u sprawcy terrorystycznego niż zakładnikiem u sprawcy niepoczytalnego, bo wtedy strzelec wyborowy tego sprawcę może zgodnie z prawem odstrzelić, a w przypadku sprawcy niepoczytalnego nie za bardzo. Także reasumując, ja uważam, że jest dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze też jest to, że od 2-3 lat obserwujemy zmniejszenie statystyk w kontekście zdarzeń o charakterze terrorystycznym, ale bardzo i chyba najlepsze jest to, że zbudowaliśmy już w Polsce piękną świadomość antyterrorystyczną. My jako Safety Project realizujemy różnego typu szkolenia, ćwiczenia antyterrorystyczne, jeździmy, robimy w obiektach audyty i widzimy coraz większe zapotrzebowanie i świadomość w obiektach wśród osób, jak bardzo jest ważne ostrzeganie, alarmowanie, ewakuacja, pierwsza pomoc. Jak ważne są te elementy praktyczne, to wszystko wykonujemy i z coraz większym sukcesem dla Was, między innymi dla Was w obiektach użyteczności publicznej. Także jest dobrze, jest bardzo dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Słuchajcie, reasumując, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, szczególnie z dzwoneczkiem, tam naciśniecie, to będziecie otrzymywali informacje. My co 2-3 dni wkładamy kolejne materiały z naszego kongresu Safe Place, także bądźcie na bieżąco. Obserwujcie naszą stronę internetową safetyproject.pl. Tak jak powiedziałem, dużo szkoleń, dużo audytów, dużo propozycji, szkolenia online za chwilę, więc bądźcie z nami, obserwujcie nasze filmy i wpiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się, nie zgadzacie, co Wy zauważyliście. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną. Wiele zdrowia Wam życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie.